Czy Ameryce grozi jednopartyjny ustrój polityczny? Wygląda, że tak, co najmniej w wypadku wybrania Clintonowej na prezydentkę Stanów Zjednoczonych. Jej socjalistyczno-liberalne widzenie świata to jest kontynuacja polityki lewackiego Obamy, czyli otwarte granice, rozwodnienie kultury chrześcijańskiej i walka z kapitalizmem. Z kapitalizmem, który ma tradycje ponad 200-letnie, walka klas oraz ostatnio bardzo podgrzewana walka ras osiąga punkt kulminacyjny na dzień dzisiejszy. To, co się dzieje z emigracją muzułmańską, to przechodzi ludzkie pojęcie. Jeżeli z krajów muzułmańskich do USA przyjeżdża 0,5%, jeżeli powiedzmy tam jest średnio 10% populacji chrześcijańskiej, to coś znaczy, że, najbardziej zagrożeni przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych w najmniejszych ilościach. Czyli jaka jest polityka Husseina Obamy? No to wszystko widać. Nie lubi im pomagać. Walka czarnych z białymi osiągnęła taki stan, że policja boi się już interweniować i często policjanci, policjantki są mordowani w bestialski sposób przez kryminalistów. W Baltimore niedawno był taki przypadek, że prokurator generalny i major miasta wyszli na ulicę i w zasadzie tłumaczyli, że dziki tłum musi się wyszaleć i dlatego trzeba im pozwolić na to, aby palili lokalne biznesy i grabili je w sposób dosyć nieprzyjemny. Wszystko było filmowane, a ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten stan rzeczy, po prostu nie pozwalali uspokajać tego dzikiego tłumu. Marksistowska walka klas jest doskonale widoczna w przemowach Clintonowej. Jej rozwiązaniem na wszystko jest praktycznie rzecz biorąc opodatkowywanie. Znajduje to poklask wśród większości ludzi, no bo ona ciągle mówi, że te 1% to zarabia straszne jakieś ilości, no czyli trzeba ich opodatkować. Co to daje? No to dużo nie daje, no bo prędzej czy później tych pieniędzy zabraknie tym bogatym, bogaci znajdą jakieś inne rozwiązania. I jeżeli w Ameryce nie będzie się rozmawiało o pracy, o szacunku do pracy, o chęci do pracy, o możliwościach pracy, takiekolwiek szukanie pieniędzy u innych, to jest to samo, co w sowieckiej Rosji, kiedy była rewolucja, kiedy zamordowano kułaków, zamordowano ludzi, którzy mieli pieniądze różnych, najpierw obszarników, później fabrykantów. A skończyło się na tym, że chłop, który miał dwie krowy, to był nazywany kułakiem i zabierano mu jedną krowę z dwóch w imię sprawiedliwości społecznej. Zaczęło się to wszystko od tego, że Lenin mówił, że ukraść złodziejowi to nie jest złodziejstwo. No i to jest to, co teraz Clinton i Obama i wszyscy ci liberałowie, bardzo często mieszkający w domach za ciężkie miliony, w zasadzie tłumaczą. Jest to doskonale widoczne w Hollywood, gdzie hipokryzja tych multimilionerów przekracza samych siebie. Ale tak jak 4 lata temu, kiedy kandydat republikański mówił, że 49% obywateli w ogóle nie płaci podatków, no i miał na myśli bardzo często, że ci, którzy są na pomocy socjalnej, no to oni nie płacą. Ale nawet średnia biedniejsza średnia klasa, jeżeli zarabia powiedzmy 60 tysięcy, no to po wszelkich ulgach, podatkach, odjęciach podatkowych i tak dalej, no to średnio można powiedzieć zapłaci $600, czyli jest to 1%. W takim momencie, kiedy demokraci proponują 38% od dochodu ponad 500 000. Także na dzień dzisiejszy to moja opinia jest taka, że albo zwycięży Trump i kapitalistyczny wolny rynek z możliwościami wielkich zarobków za wielkie innowacje i odkrycia, albo zwycięży Clintonowa i prędzej czy później zacznie się dystrybucja, kupony na wszystko, uczelnie dla tych, co myślą po jedynej linii partyjnej. I za 50 lat będzie upadek Socjalistycznej Republiki Ameryki. No to już w czasach starożytnych ktoś określił, że jeżeli tłum dojdzie do wniosku, że
opodatkowywanie bogatych, przepraszam, opodatkowywanie bogatych na rzecz biednych, jeżeli znajdzie się masa krytyczna, no to będzie koniec kraju. No i tak to wygląda. Teraz wygląda na to, że po prostu jest masa krytyczna ludzi, którzy napłynęli do Ameryki i wpadli w ten system pomocy społecznej, czy tego wielkiego brata państwowego, który obiecuje dużo, daje dużo, no ale to niestety jest kosztem podatków innych, którzy pracują. Jeżeli nie będzie pracy i nie będzie szukania w kierunku, żeby ludzie pracowali, tylko dzielili, no to już jest koniec Ameryki. To już jest koniec Ameryki. Dobrze było, że przez ostatnie 30-40 lat wahadło to się ruszało z jednej w drugą stronę i się zmieniało co 8 lat, także była lewica, prawica, lewica, prawica. No i ludzie mniej więcej widzieli, co się dzieje. No ale teraz przez ostatnie 40-50 lat cała ta lewicowa, marksistowska ideologia opanowała szkoły, środki masowego przekazu i politykę w zasadzie. I jest to poważne zagrożenie. Najgorsze jest to, że ludzie naprawdę wierzą i myślą, że wszelkiego rodzaju bajki typu lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym są bardzo populistyczne i popularne.